Cześć, cześć, z tej strony Jarek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farminga Simulatora 2085 na mapie Jesie. Z nami jest oczywiście Pstryczek Elektryczek, witamy. Witamy. Lama. A, czołem. I Fronek, który wrócił. Sylwestra. Witam. Moi drodzy, tak na poważnie jesteśmy w Mudranerze, ale mamy tak od Pipena, czy od Dinu dostałeś? No nieważne. Od Dinu dostałem kiedyś tam. Od Dinu, właśnie, tak. Jedziemy dzisiaj traktorkami, moi drodzy. Mój to jest HTZ, Casey, John Deere, gdzieś tam oni już pojechali. Nie, Fronek jest przede mną. Widzę. Lama jeździ John Deerkiem, proszę bardzo. Wezmę sobie może drugi traktor, tak. Jeżeli się może podpiąć do niego. A, można. Bo tego do tego Deutsche Fire to nie mogę, nie? Na hogu nie mogę wziąć. Ja tu w sumie ja też się podepnę, ja se tego. Jelonkę se podepnę, o. Ja se tą ładowarkę wziąłem na hol. A czym jedziesz? No tym. A, no i to Deutsche Agro 661 tam. Chłopie, ale ten Deutsche to ciśnie. Moi drodzy, mapa wygląda mianowicie tak. Mamy 6 tartaków, kilka punktów obserwacyjnych, warsztat mamy na samym dole i mamy jeszcze stację benzynową po drugiej stronie całkowicie. No i dobra, to teraz kto gdzie jedzie? Może tak. No ja pojadę może w stronę tego wschodniego tartaku, nie? Wschodniego tartaku. Tu jest punkt. Ja bym pojechał do tego punktu może. O. To może ja się przesiądę jednak do tego Johna jego. Ja utknąłem. Już? To wszystko? Na przejeździe kolejowym. A no to czemu wjeżdżałeś, jak rogatki były chyba zamknięte? Chłopie, taki klimat. Ale ten Deutsch jedzie? Ty, to zaraz ja wsiądę w pociąg, to cię... Zapierdala jak głupi. To cię pociągiem zaraz przejadę. Właśnie, no, już, mamy już pociąg jeszcze tutaj. Radę. Bo ten chwytak jest za nisko od tego ładowarki, nie? Kurde, silnik, ty... O. Ale dobra, John Deere jest fajny, szybki, ale małe drzewko i 331 uszkodzeń. Bo masz wydech z przodu. Nie mam. Wydech mam z boku. Na pewno ta mapa nie będzie łatwa dla tych traktorków, to tutaj jestem o tym przekonany. Aj, tam już od razu nie będzie łatwa. No na pewno nie będzie łatwo, bo to przecież nie są te traktorki przystosowane do ciągnięcia drewna, czy tam do odkrywania warsztatu na przykład, nie? Tylko jako dodatek, a myśmy sobie wybrali tylko te pojazdy, tylko Franek, tylko na kras otwartość 5 sobie wybrał. Lama, ten tartak masz po lewej stronie, nie? Nie wiem, jak chciałem do tego punktu pojechać, ale... No ja też właśnie chcę jechać. Moment, no ja pojadę do tego drugiego, to pojadę... Czekaj, no to i... Tutaj tak jest dalej droga? Patrzymy. Nie, kawałek tylko drogi jest. Potem zamknięta jest ta droga, nie? Tartaki, nie. Nie, ty, za tartakiem tam droga, właśnie. Ja źle jadę. Tartakiem jest droga. Jedź lama do tartaku i za tartakiem w dół jest droga. Bo ja gdzieś źle sobie pojechałem, nie wiem gdzie. Na te tory w ogóle nie można wjechać pojazdem, ja pierdół. Nie? Takie są jakaś przeszkoda była, nie wiem. To widzisz, to może jednak trzeba tam przejechać tym pojazdem po prostu. Może tak być. No nic, zobaczymy. Ja spróbuję... Znaczy, do przejechania one są. O chuda, na mnie wjechał. Burza, twarz twoja, mać. Te tory są do dbani, naprawdę. Utknąłeś też? Nie, no tutaj ten pług jest w tym... Nabijanie wody. Tutaj w tej ładowarce nie można podnieść pługu w ogóle, nie? On jest strasznie ciulstwo, nie?
On jest za nisko względem torów. Jakakolwiek przeszkoda, to ten po prostu zatrzymuje cały zestaw, nie? O. Może trzeba na przyczepkę go jakoś, wie? O, na przykład. O, Franek mnie dogonił. Pomóc? O, cię, panie! Ja, tu jakaś rzeka wielka jest, ty. No jest. Dobrze, że mam długi taktoek, się kurwa przewróciłem. Jest rzeka i przejechać możesz przez ten most kolejowy lub most trzeba zbudować prawdopodobnie. Ja gdzieś jadę, ale nie wiem gdzie. A, 150 metrów mam do punktu w teorii. Kurza, stopa twoja. Ja tym to nie przejadę, tym ładowarką. Ja ją zostawiam, jadę bez tego, bo to nie ma sensu. Tu jest jakiś mostek kolejny. Musimy odkryć mapę, musimy znaleźć te punkty warsztatowe, te pojazdy. Tyle. Te tory się okazują, że to jest przeszkoda nie do przejechania w zasadzie, nie? Rolnik mi się o kierownicę oparł. Nie, ale tu jest jakiś przejazd na dołem, ale... O, 200 uszkodzeń. What? Tu. Będzie wesoło, ja coś czuję. Tu tym mostem się autem nie da przejechać. Musi być wąski pojazd. Tu się nie da. A woda jest chyba głęboka tutaj, coś tak czuję. A może nie. Uj, jakie uszkodzenia, ty. Ej, do dupy jest ten traktor, tyle wam powiem. Do dupy to jest papier. Też może być. No, ledwo się zaczepił, byle drzewko i ja już mam prawie 800 na 800, nie? O, jeszcze uszkodzenia. No i ja pierdzielę. Chyba ten mój John Deere to pójdzie w piździe gdzieś tu. Szoki. Teraz mówi, że woda jest głęboka. Zależy, gdzie tam trafisz, nie? Zaraz przetestujemy się. Ale dla tych pojazdów, dla tych traktorów tutaj, to tutaj tory są takim problemem do przejechania, Ale wiesz, że wodę to od razu jak się zanurzysz traktorem, to od razu łapie uszkodzenia, przynajmniej ten John Deere. Dlaczego? Ja przyjeżdżałem i mi nie złapał. A mi złapał. A ma złego John Deere. No właśnie. A ja stawiałem, że to taka będzie dobra ten firma, a tu jednak chyba mój Deutsche chyba będzie lepszy. One nie mają w ogóle skrętu, od czego trzeba zacząć, bo mi tory przeszkadzają. Dojczyk albo ten HTZ, właśnie. Ale zaraz dojadę do jakiegoś punktu. No nie wierzę. Jestem przy tartaku. Ej, do tego tartaku to trzeba jechać przez wodę. Nie, tu jest jakaś inna droga. Ja pierdolę. A ma już, znowu zaczynasz? Co tam zepsułeś? Zawsze możesz wezwać sobie, nie? Ej, dobra, ja mam jeden punkt, jakby kogoś to interesowało, nie? Czyli teraz... Chociaż trochę mapy teraz widzimy, chociaż trochę, tylko dystans. Są jakieś tutaj, co tu jest? O, tu jest warsztat, no. Ty! Uszkodzenia. Uj. Ej, to ten, to elektryk to na to wychodzi, że musimy praktycznie cały czas przejechać, wszystkie pojazdy przewieźć na drugą stronę tym, koleją. Czemu koleją? A ja. Tu jest ten, tylko potrzeba dużo naprawy tutaj, bo tu jest... A, tu jeszcze paliwa nie ma. O kurcze, pieczone twoje. Bo tutaj żeś odkrył tutaj teren. I tu jest 4 punkty warsztatowe tu są, ale bez paliwa i bez naprawy o pojazdy są, więc... Gdzie? Kolorowo. Gdzie ty to widzisz? Gdzie? No, w rzece. Także ten... Ja nie widzę. Ja leżę. A tu? 4 punkty warsztatowe. Ale jednym pojazdem czy dwoma? Ty, ale kaczka jest. Jednym. A, ja już dwa położyłem.
Jadę do Franka. Jeśli tam był, tam gdzieś leżysz, tak? Tak, John Deere. Jadę tam do ciebie. Nie wiem, czy dojadę, ale jadę. Dobra, to wy se jedźcie tam, a ja se jadę tu. Oho, to już pojechał? A, bo to jest płytko, tutaj Franek przejechał bez problemu tutaj, tylko tutaj z drewnem tu nie przejedziemy, nie? Bo tu jest... Bo tu są dwa posterunki odstępowe tutaj, nie? Więc trzeba albo przewieźć drewno przez most pociągiem na przykład, albo jechać inną drogą, nie? Bo też możemy załadować na ten... Możemy załadować kłody na te wagony i przewieźć sobie po prostu kłody przez rzekę, nie? No. Tu nie będzie takie proste, coś tu czuję, nie? A akurat ten pojazd, co wziąłem, to akurat nie ma żadnej naprawy. A coś tu ma naprawę? Tu ma naprawę. A ten HTZ tu ma naprawy 370, to by czemu tego? Nie, on ma dużo, ten HTZ to ma więcej naprawy. 370. Przynajmniej mój ma więcej. Ile ma? Kurde, zaraz ci powiem. Gdzie ten mój HTZ? Patrz, mój HTZ, panie kolego, ma... Już ci mówię, 26, 25, 90... No to 370, no jak sumujesz 370. Nie, ale miał wcześniej więcej, bo miał jeszcze ten... O kurde, i co Franek wziął do mostu? Kurde, będziesz most budował? Kraza wziął. Jasny gwint. Franek będzie most budował. Jo. A. Czekaj, gdzieś ty się tam wywalił. Gdzie to było? Gdzieś tutaj, tak? Tu i tutaj gdzieś skręcimy, dobra. A już jesteś tam? No nie, jeszcze jadę. A to tam za chwilę się przesiądę. Szlaban się otworzył. Jak tam będę, to ci powiem, nie? W ogóle to mam dzisiaj ten dziwny zestaw kibica, bo mam piwo, mam sok marchewkowy, mleko i jeszcze miałem kromkę z serem. No i będziesz miał jeszcze sraczkę do tego. No może tak być. Kurde. Jakby mnie nie było, to znaczy, że siedzę na tronie, nie? Że cię wyszarpało, tak? No, przeczyściło mnie. Puszczę baka. W międzyczasie tak zwanym. A i tu są dwa warsztaty, jeden jest na górze, drugi jest na dole, chciałem tylko no, tak zauważyć. Dwa, no. Dobra, to trzeba albo do... Tylko musimy jechać wszyscy do tego jednego, żeby chociaż jeden mieć odblokowany, nie? Trzeba tak siły spiąć i ten... O, Franek pompa, już go widzę. Ty, ale te traktory to cienkie. Znam, że będą jest lepsze. Jest to super sprzęt. A znaczy one jakoś sobie radzą, jakoś sobie jadą tam, nie? Czemu ty się tu przewróciłeś, Franiu? Dajesz, bo nie ma czasu. O, ty, a co to za miejscowość? Napiszcie w komentarzu, co to jest za miejscowość. Daj, tak. Kto zna rosyjski, albo nie wiem, po jakiemu to. Kurde, gdzie jest ten punkt obserwacyjny? Jestem gdzieś blisko niego, ale nie wiem gdzie. A, tu ty masz jakiś full wypas, ten ciągniczek. Bo mój to taki nie za bardzo jest, nie? Ale... Szoków mi do środka naleciało. No cóż. Punkt obserwacji... Nie może się powali... Co? Wyrżnął orła kolejnego? Pomóc ci? Elektryk muszę z tobą jechać cały czas. No to wygląda. Nie no, jedź po prostu środkiem drogi, a nie gdzieś poboczem, nie?
A jakiś tu mamy 4, 6, 9 jakiś pojazd, ała. Sorry. Weź tam te pojazdy, a parak się w dupcu między krzoki zaś. Tutaj gdzieś jest chorągiewka zaraz. Odkryte pojazdy, Franek. A tu jest tutaj... Ty przesiedl dla pieszych tu jest nawet, ja pierdzielę. My się będziemy musieli ładować tymi extendendorami, czy się to nazywa tam, to będzie no. Rzeźnia. Czemu? I że one gorzej działają niż te normalne haki? Nie sądzę. Nie chodzi o hak, tylko chodzi o sam pojazd. O, kraza znalazłem. I ma... naprawę ma, o. Proszę bardzo. O, tu jeszcze jeepki są, łodzie panie. Tam masz jeszcze fronek, tam masz jeszcze po prawej, masz jeszcze punkt obserwacyjny. Jadę tam właśnie. A ten kraz jak tu działa? On tu działa dobrze. To chyba tym krazem se pojeżdżę chyba. Co to mnie naprawiono? What the fuck? To nie naprawia mnie, kuźwa. Bo? Bo to trzeba naprawić nasze pojazdy do warsztatu, a nie te, kuźwa. No. Po co to dajesz? Na razie to trzeba... O, narzędzie koszyk jest. Ej, tu jest narzędzie koszyk. Cysterna tu jest. Oh yeah. Ale zepsuta jest. Aha. Ej, ja będę miał narzędzie koszyk. Łocie panie. Zaraz zobaczymy, co w tym narzędziu koszyku dostaniemy. 600 naprawy masz. Koszyku? To idealnie, to by mi pasowało. Jeszcze jakby trochę paliwa, to już w ogóle byłoby bajka. Obstawiam, że tam nie będzie paliwa. No to... Chociaż może. No to jesteś w błędzie, bo mam paliwa 422 litry. A! Chciałeś? To dobra. Przyfarciło ci się. Jadę z przyczepką. A tu też jest ten koszyk. Co? Też tutaj jest. A każdy ma tam koszyk przecież. No. Jadę, ten punkt odkryję. Ale klaksony mają takie same. O, lekki to odkrył punkt. O, jest most do budowy, o. Desek? Most znalazłem. No to ja jadę w takim razie naprawić swój pojazd i spróbuję go do tego warsztatu dociągnąć, tylko teraz do którego? Czy tam na południu, czy na północy? No. Dobre pytanie. A skład drewna jest gdzie? Tam jest jeszcze jakaś rzeka. To jeszcze może pojadę tu otruć ten jeden punkt, no w takim razie. Kurde, tu zaraz się ciemno będzie robić. No niestety. Aha, tylko ja bym się musiał do stacji wybrać, bo tu mi za chwilę paliwa braknie. To te traktorki chyba zostawimy w dupę, co? Oj, chyba. Chyba tak. Nie chcę nic mówić, ale one się do niczego nie nadają. John Deere jest spoko. Aha. Na pewno. Do wywracania. No, no tak, potwierdzam. Do wywracania jestem tego samego zdania i do tych uszkodzeń, jak najbardziej. Chyba przynajmniej dojechałem po wielkich bólach, spaleniu całego baku mojego
do moich pojazdów. No nie. Gleba. A wyrzuciło Fronka, co się stało z tobą? Potrzebowałbym pomocy. W jakim celu? Pomocy? Stanęłem dęba, nie? Oglądaliście ten? Karsy? Stanął ci? Karsy, tą bajkę Karsy oglądaliście? Jak oni straszyli te traktory? Klaksonem i te traktory tak... No, z auta, o to no, chodzi. Auta. I te traktory stałaby tak dęba? A, no, to było zajebiste. No to właśnie, ja tak stoję. Kurwa. O, masakra, nie? To szlak. Ja teraz do was nie dołączę? Dołączysz. Bez problemu. I tam będziesz, gdzie się zatrzymałeś. Ewentualnie trochę cofnięty. Ale za to jest opłata, 50 zł, nie? Za dołączenie. DLC. A to mi płacisz, tak? 50 zł? A nie, muszę kurwa. Musisz kupić ten DLC powrót. Ja mam sezon pasta. DLC powrót. Ja. Ty, a gdzie tu jest ta kolej? Skład drewna, no. A tu jest jeszcze pojazd jeden na średnie. Z żurawiem. O, proszę. Z żurawiem masz. O, proszę. No w zasadzie możemy zrobić tę całą mapę bez odkrywania tartaków, czy tych warsztatów, bo mamy ten... Cysterna jest, aha, bez naprawy, ale... A tu jeszcze jest tartaków, ulela. No, właśnie. To się chyba nie uda. Ulala. No może co, od nowa może? Ty, ale to na wagonach są drewno jest, ej. Co jest na wagonach drewno? Jest drewno na wagonach. To jest jako tekstura tylko. Aha. Okej. Okay. W tej stacji nie dojadę tak normalnie chyba. Trzeba być trochę dookoła. Pociągnie. Tu są jakieś dziury. Ja jadę na pociąg. Na ciaponga jadę. To ciekawe, czy dwa pojazdy przyciągnę, czy nie. Czy się zmieszczą tu, jak myślisz? Próbuj. A, muszę wrot otworzyć. Kurde, zapomniałem. Gdzie ten ciapong jest? Train. Mamy ciaponga. A, to jest jeszcze jeepek, tu jeszcze 150 na prawy i 47 litrów, aha. Ty, ale to dźwięk ma? User joined your channel. Siemano, nie robię. Siema. Elo. Aha, to pierw trzeba naprawić cysternę. Potem trzeba zatankować ten pojazd i naprawić go. Aha. No coś nagrywacie? Ej, no? Mudronerka akurat ciśniemy. To witam wszystkich serdecznie. Witamy nierobów. Witamy nierobów. To masakra. A ja robię, bo dopiero wróciłem. Z roboty dopiero? Tak późno? Znaczy tak wcześnie? Tak. O 14? O, starczy. Salony? A wiesz, bo lubię sobie tak ekstra zostać. Normalny człowiek to pracuje, kurde, do 18, a ten o 14 już przychodzi z roboty, nie? No ja, pewnie, kurde, co mi tam? Zobaczcie, jaki len, nie? I mówi do wszystkich, siema, nie robi. Sam siema ucieka z roboty, nie? Nie, no. Ale siema, nie robi. Mogłeś tego nie mówić, robię. 1800 litrów, aha. Ale pali, kurde, 1000 litrów na 100. Może być. Aha, tylko że on tu nie ma żadnego wspomagania, on tu jest strasznym klamorem. Ale się chyba nada do zatankowania tego warsztatowego pojazdu chyba. Ty, to dobrze mówiłem. O, zapraszam do grupy ziemi. O, sobie. Już się zaczyna, kurde, już. Jak już? Dopiero, a nie już. No. Ledwo my zaczęli, a ten już ziewa. Tak.
Bo ja zmęczona jestem. Parkowanie w kopertę. Oho. Kurde. To nie będzie takie proste, jakby się wydawało. Tak. A co, ty chciałeś mieć wszystko prosto? Nie ma prosto. Nie, bo ja muszę tu na pociągu zaparkować, panie kolego. To nie jest takie, wiesz... Prosto to się na babie leży. A jest moc do budowania. Haliera. Dobra, my tu robimy ten pociąg. Trzeba się przewieźć na drugą stronę. Masz pociąg? Mam. Bilet kupiłeś? Oczywiście. On na gapę jedzie, całą drogę w kiblu będzie siedział. Jeszcze nie powiem, jest to jakieś tam... Rozwiązanie, tak? Rozwiązanie, nie. Lepiej się przyznaj, ile razy siedziałeś, kurde. Nie, ja nie siedziałem ani razu w kiblu. Ja zazwyczaj... To tylko kurzu w kiblu. Jak jeździłem na ten... dwa razy... A to ten, to konduktor mi pieprzy przez ten. Dwa razy żeśmy jeździli na gapę, ale pociągiem piętrowym. To żeśmy się z konduktorem ganiali po piętrach, nie? A, no to tak było. A jak... Taka cwaniara, widziałeś? Jaki oszukista? Albo szedłeś do tego. Do konduktora i konduktorze łaskawy. Zawieź nas do Warszawy. Ty, ale ten pociąg fajnie wygląda nawet. Ty, to jak my mamy odkryte punkty, to ja niepotrzebnie jeżdżę nie wiadomo gdzie. Trzeba po prostu pojechać, się naprawić. Ty, a co, jutro dekonstrukcjonalne nagrywamy na poniedziałek, tak? Tak jest. Dobrze, o, no właśnie, zapraszamy na konstrukcjona w czwartek o 20:35. Pierwszy odcinek z Konstruktiona 1 kwietnia będzie. Franek, co widziałeś? Dylizans? Złoty pociąg. A ma taką wronę wytatuowaną? Znaczy tę wygrawerowaną? A brzuchu. Jadę szybciej niż ten twój pociąg. Daj, to pchaj mnie. Le ma jeszcze ma zdziwioną olę. A, jeszcze ma zdziwioną olę. Tak, Loma, masz zdziwioną na mole. Ola się sama zdziwiła, jak zobaczyła co nieco. Lama oglądał nasz film, a nie mógł znaleźć te miejsca, gdzie my mieli zdziwioną na mole. Po prostu poprzewijał i gada, że nie ma tego. Ja to nie oglądam. Nie wiem, co chodziło tam po prostu. No. Nie oglądam. Musisz obejrzeć minuta po minucie, a nie kurde przewijasz. Nie można tak przewijać. Jedź dalej. Nie mogę, ty. Gra się zwiesiła. Jebł twoja noga. Nie? Elektryk. Jak on tak przewija, to później wycina Teksty z kontekstu. Runta i error. Dobra, witamy w klubie. No. Zaczynamy. Chociaż nie ma Urala. Ty. Nie ma, ale... Przypomina mi się, kurde, chyba Construction, nie? Tam też był error od czasu do czasu. No, to był Game Crashed. Tak. No. Tam był Game Crashed, dokładnie. Oczekiwania na gospodarza. Tak. A jasny gwint, jak mnie to wkurza. Już byłem byłem pociągiem już tak blisko. A dlaczego mam mnie nie wkurzać, powiedz mi? Dlaczego macie to wkurzać? Ale na szczęście jestem dobrze. Dobrze jestem tu. Ja tylko tego... O mnie to... Tam się paliwo skończyło, muszę się wrócić tym moim dziadkiem. Kurde, ten HTZ jest za szeroki tutaj na ten. Turum, 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 turum. Okej, co zwalę, ale jaja. Czy wy macie jakiś plan, czy tak jedziecie tak, bo Bozia dała rączki? Nie, no, ja miałem plan dojechać do punktu obserwacyjnego, ale tam się postawiłem i co? A ty, jaki masz plan, Elektryk?
zatankować się, naprawić się i jechać, odblokować i naprawić i zatankować pojazd z punktami. Ty, a tu jeszcze jakaś przyczepka stoi, tylko nie wiem co to za. A to chyba tekstura. Ten jest zepsuty całkowicie, nie można nic, ale ma za to paliwo. Nie ma paliwa. Nie ma. Tu nie widać ile. 1800. Ale przyjebałem. A to nic nowego, ale soby nie było. Dokładnie. Znaku też nie ma. Jasny gwint. Na rondzie w prawo. Ty, ale elektryk, ty jedziesz tam tego wyciągać z wody, czy jak? Na razie muszę sobie kraza naprawić, znaczy zatankować, bo się paliwo skończyło, bo byłem od punktu i tak dalej. Ej, to czekaj, to ja też jadę tam gdzieś blisko ciebie, będę. O, jest. To mnie też zatankujesz, co? Mordeczko, ty teraz będziesz w sobotę i niedzielę w robocie, nie? Tak. Póki co to by pasowało, najpierw się postarać o te pojazdy z warsztatem, a no potem to, się chodź, no to dobra, to jedziemy, zatankuj mnie. A ty już będziesz, będziesz miał problemy, to co? To byś mnie pociągnął, bo ten pojazd nie ma żadnego wspomagania, nie ma nic. Okej, okay, dobra, to gdzie? A gdzie, którędy mam pociągnąć? W twoje lewo masz mnie pociągnąć, bo muszę zatankować swojego pojazda. A, czyli tam chcesz wrócić na tamte miejsce, tak? Nie. Gdzie ty jesteś? Muszę jechać prosto przed siebie, muszę jechać. Cały czas prosto przed siebie? Tak, twoje lewo. Ale moje prawo. Czekajcie. Czyli tak, wrzucamy jeden i ogień. Bo się muszę zatankować, bo tam mam naprawę, nie? Bo ten pomarańczek to on tu w ogóle nie ma nic, nie? On jest w ogóle nul, nie? On tu ma tylko ten hamulec ręczny, nie? No to chociaż tyle dobrego, nie? No. Normalnie sobie radzi, tylko że na takim błotku jak tutaj, no to bym się musiał od drzewa do drzewa ciągnąć, a to nie za bardzo. No dobra, to mam, cię trochę podciągnę. No. Bo tu mam przed wodą, to stop, do wody tylko stop i koniec, nie? Bo tu się, tu mam pojazd, nie? Kurwa, no muszę być bliżej, nie? Pierdzielę. Dobra. Tu możemy już wracać. Blisko. I co, do tyłu wracamy? No. I do tamtego wyciągać? Krzoków? No. Dobra, a on na ziemi leży, pod mostem. To wiesz, że my zużyjemy dużo paliwa. No wiem, od tego jest cysterna, nie? Ty cysterną jedziesz? No. A czy wezmę sobie kraza, nie? Jak razem będę tą cysternę ciągnął, nie? To ja swoje nie biorę w takim razie. Bo nie ma po co. No ta cysterna jest tutaj, musisz ją naprawić, ale masz jeepka. Naprawy ma 150, więc sobie możesz naprawić swojego. A no tak. Pojazdu. Co to się kurwa stało? Lama poszedł, no przecież mówi, że będzie za pół godziny. Poszedł Oli i coś powiedzieć na ucho. Aha. Co? Tak. Otwieraj usta. Poszedł Oli powiedzieć coś na ucho, jaj. A powiedz o. Klahoma. Jo. I za pubeka. O, Klahoma. Ja tu asfaltu kawałek i tu gdzieś mój trup gdzieś jeszcze jest tu. O, jaki pomnik, ty. Widziałeś? No to tak. Wolno tylko 40 jechać, bo twoja noga. No co, ja jadę szybciej, myślisz? Ja jadę 10. Ja 5. A ja 3.
A tu jest jepek jeszcze, dobra. To ci mówię, że tam jest. To ja muszę chyba sobie tego... Tak, naprawdę 150. Tego jepka chyba sobie muszę stamtąd wyciągnąć w takim razie. Już jepek to jest pestka. No. Ja tu przystanek mam autobusowy nawet. Czekaj, gdzie ja mam jechać? Bo ja nie wiem, gdzie ja mam jechać. Tam, kurde. Ej, tu autobus jeździ nawet. Widziałeś? Ranek odkrył punkt. To te traktorki to chyba były tylko na początku. No chyba one się do niczego nie nadają. No na tej mapie to raczej tak, no. Zresztą na pozostałych to pewnie też nie. To pewnie jest guzik warte, one są, ale dzień się zaczyna. To tyle dobrego. Poczekajcie. Jedź, jedź, śmiało sobie jedź. Powoluśku, delikutaśnie. A my będziemy musieli tu gdzieś pod most zjechać, nie? O, jaki sprzęt, o, nie mam. Który? Który znalazłeś, ciekawy? E7310. A to ten wielki, ośmiokołowy. Tak? Tak. No. Tak. Ty, to już tym moglibyśmy tym go wyszarpać, nie? A co on potrzebuje? Nie, ale my tu źle pojechali, tu trzeba jechać na dół. Tak, bo on na dole w rzece jest, nie? Kto? No ten na dole jest w rzece. A co ten... te punkty naprawy, znaczy wasza no. Dole? No, on jest w rzece. Ale na dole. No, na dno, no bo rzeka nie jest u góry. Tak? A myślałem, że u góry. To błąd. Rzeka jest na dole, most jest u góry. O panie, ale to nie będzie taki hop-siup, jakby się wydawało. Da się tam przejechać? No właśnie tak średnio najeżdża. To jadę z drugiej strony w takim razie. No, to jedźcie z drugiej strony lepiej, no. Paliwa zero. Ty, ale to jest cała ten. Ja pierdykam. To jest cały zestaw, no. O chłopie. O chłopie. Musimy go naprawić i wyciągnąć, nie? Dwa zestawy przynajmniej trzeba, nie? Znaczy, przynajmniej, no. Dwa wystarczą, nie musimy wszystkich. Każdy ma swój, nie? Wystarczy nam po prostu, jak wyciągniemy tylko dwa zestawy i koniec, nie? No, ale czy ty je wyciągniesz, to... Jechać tym wielkim do was? No. Gdzie ty jesteś, Franiu? Pokaż mi się, gdzie ty jesteś. Narzędzie koszyk. A, tyś tam jest. On tu ma cysternę na pace. Mam. Każdy ma cysternę. Ale to jak masz tego wielkiego kolosa, to pewnie, że tak, dawaj. Co? Aha, bo nie ma paliwa, on musi się... A jeszcze... A to trzeba siebie zatankować, aha. A gdzie tu jest stacja? Po drugiej stronie. Po drugiej stronie rzeki jest. A tu są ale kaczki. Tam gdzie jestem, czy tam gdzie wyjdziesz? No są kaczki. Elektryka, może ty mnie wyszarpiesz najpierw, a później ja ciebie, co? Trzeba się naprawić pierw. No to musiałbyś mnie naprawić. To czekaj, to znaczy ja siebie naprawię. No to napraw siebie. Ja tam trochę naprawiłem się, nie? Nie za wiele. Dobra, bo to więcej nie trzeba. Woda niszczy pojazd. To nie włączę silnika, kurwa. No nie, no na razie nie. Jakoś jeszcze muszę zatankować swój, nie? No, to mnie też trzeba, bo ja mam 55 litrów. Ale dobra, to wyciągnij chociaż trochę na brzeg, żeby tylko, wiesz... Próbuj mnie tam chwycić za coś.
A nie chwycę, bo ty siedzisz u mnie, więc za siebie muszę najpierw wyciągnąć. To dupa. Żeś mi teraz zepsuł wizję twórczą. Ja muszę się tu wymienić, muszę się tu wyciągnąć tym, nie wiem czy ja tym wyjadę, tym kamoniem. A, dupa blada. To chłopie, to nie będzie takie łatwe tego to wyciągnięcie. Panie kolego. Co ty tam chrupiesz, buddy? Myszka skroluje. No to ci mucha pierdnie będziemy słyszeć. To dobrze, że nie ma much. Jeszcze. Ale jak chcesz, to mogę zastąpić. Bakiem. Tak. Pójdzie waha. Zagram ci siódmą tą symfonię. Czemu siódmą? No do czego by nie? Najpierw zacznij od jedynki. A siódemka to taki szczęśliwy numerek. Dobra, to byś tylko numerki, to byś tylko numerki. Tak, tylko jedna u głowie, siódmy... Tak, o co? Widzisz. Mówiłeś o zdziwionej Loli i już lamy nie ma. I to jeszcze pół godziny, chłopie. No ale ty wiesz. 28 minut gry wstępnej. A pierdzie. Ten to jest as przysłowi, no nie wierzę. Minuta 48 sekund zdejmowanie wszystkiego i 12 sekund rozkoszy. Zaraz zobaczycie, jak przyjdzie lama szczęśliwy. Kur. Jerry, co, nie możesz się skupić? Mogę, tylko jak zaczepiam linę, to od razu wyskakuje, żeby pisze ciągnij, nie? Bo on, no, ja wie... bo on zazdrości Andrzejowi, bo ma oleć. Jerry nie ma. I tylko ma napis ciągnij. Ciągnij, no. No. Ja tam wolę pchać, no. Nie, a tam jest w ogóle droga chyba. Skoro ty przyjaciele lubisz ciągnąć. Dobra, teraz kurde, palu furę, jedziemy, teraz to. To się zastanawiam, czy tam jest ta droga, czy nie jest, czy zaraz nie będę leżał dwoma. Po co ty tam jedziesz? Tu jest droga chyba, czy nie ma drogi? Jest droga. Chyba nie taka, jaką byś chciał mieć. A to jak mam niby wjechać tam? Ale gdzie? No na górę, na ten most. Przecież przez most przejedziesz. Jak przez most? Normalnie. Do góry. Nie rozumiem, o co ci chodzi teraz. No, ty wyjedziesz, bo ty go wyciągnęli do przodu, a ja wyciągnąłem go do tyłu, nie? Czajesz bazę. Pumasz czacze. Czemu? Tylko nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że ja tu wyjechałem tak naprawdę. No. Bo ja paliwa nie mam przecież, nie? Ale Andrzej ma, za pół godziny będzie. Ty, to był chyba zły pomysł, że ja tu tak się kam. Bym powiedział. Elektryku, a jak ty chytam w hokeja? No pierwsze miejsce mają. Sezon sprzedany. Jeszcze nie koniec, jeszcze dwa mecze zostały. Ten to jest kurwa z kolejny. Sezon sprzedany od razu, bez ogródek. Bez zbędnego pitolenia. No to który już tytuł z rzędu? Siódmy, ósmy? Z rzędu to dwa. Na razie są dwa. Nie bądź taki skromny. No to przecież mówię prawdę.
Kłamie, nie słuchaj go bardziej. Kłamie szybciej niż oddycha, nie? Dokładnie, to jest... A ty w nogach śpisz. No to i w skarpetkach jeszcze. Jeszcze i w skarpetach na dodatek. Tak. Takich tych, wiesz, na drutach dzierganych, nie? Wysłałem ci dzisiaj ten, nowe samoloty dla polskich sił powietrznych? A nie wiem, nie patrzyłem. Wysyłałeś czy nie? Chyba wysłałem. Nie, na Puźbaka chyba wysłałem. Też. A to nie patrzyłem. A czekaj, zaraz zerknę. Ty, elektryk, ty już uciekłeś stamtąd? Wyciągnąłeś się i pojechałeś, pizdu? Pewnie, ja już jestem przy warsztacie. Ta, dupa, jak ty jesteś tu na czepa tutaj twoja. To się pytasz, no. Ty gdzie ty jesteś? Tam, gdzie mnie widzisz. Tak, no. Czemu się nie... Nie, ja tu widzę tylko twoje ten. Wyciągnąłeś się, nie wyciągnąłeś się. To co z tobą się dzieje? Muszę się zatankować, pierw. Bo mi paliwa brakuje, nie? A mi nie. Wszystkim brakuje paliwa. Ale Masekuwa poszedł zbadnie ten. Trzeba go będzie opierdolić, jak wróci. A gdzie ty masz tą cysternę? Na górze, nie? Nie. A gdzie? Tu na dole? Na dole. Daj, tu. Nie zapominaj, że on kłamie. A Franek, co tak cicho siedzisz? On jeszcze coś wieje. Pierdolę. Kurwa, nie mogę z łami, no. Ej, nie róbcie ze mnie Menela, naprawdę, już semestr dawno się skończył. Ale teraz nie ma... A czemu tak powiedziałeś, Fronek? Nie możesz tak mówić. Ale my z ciebie wcale nie robimy Menela, my tylko stwierdzamy fakty, nie? Przyjacielu, tu powinieneś powiedzieć, że jesteś hobo. Co? Hobo. A co to znaczy hobo? No kurwa, nie wiem, sam jesteś to znaczy... hobo. No nie, nie, hobo po angielsku to znaczy gościu, ale wiesz, nie żul, nie ten, tylko hobo, nie? Tylko hobo, no to wytłumaczył nam zajebiście. Czekaj, bo, zaraz ci to powiem, czekaj. Gdzieś tu gościu tak fajnie też mówił, nie chcę nic tam spierniczyć z tego. Hobo. Hobo, ty już dawno to zrobiłeś, spierniczyłeś, a nie? A ja ci zaraz powiem, o co chodzi. Jak ty złapiesz mnie teraz? A, patrz. Znaczy, zaatakujesz? Żeby nie było, że hobo, nie? Coś jak żul bezdomny, tylko tak o, wędrowny pracownik, często bezdomny, wędrowny, nie posiadający żadnego majątku, termin wywodzący się ze wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych z ostatniej dekady XIX wieku. Wędrowny pracownik, to mu powiedział teraz. Ty. Hobos byli częstymi pasażerami na gapę w dobrze rozwiniętym już wtedy transporcie kolejowym. Często też podróżowali pieszo, śladem torów kolejowych, nie widząc dokąd ich zaprowadzą, nie? I najlepiej, że jest taka gra... Dzięki. Ronek, jeździsz dużo pociągami? Wędrowny pracownik. Ja pierdzielę. Awansowałeś na wędrownego pracownika, no. No, w tradycji amerykańskiej określonych jako tramps czy booms. Widzisz, podróżowali od miasteczka do miasteczka w poszukiwaniu jednodniowej pracy w zamian za nocleg i kolację. Częsty taki styl życia decydowali się dobrowolnie, gdy nic nie trzymało ich w miejscu. I nie, to nie byli jakieś żule i bezdomni, tylko goście, którzy sami sobie wybierali takie życie. Nie, nie żadne menele. To byli po prostu hobo. To hobo. Ja. Nie możesz mówić. Czekaj, to był hoboys czy coś takiego, kurde, to jest... Bo hobo to jest skrót, kurde. Pierdziele. To może hobo, nie wiadomo. Ty, elektryk, a tą drugą ciężarówkę byś sięgnął, czy nie? Muszę przesiąść tam. Ja. Zobacz, czy sięgniesz, bo ja mam 29 litrów paliwa tylko. Ło, dziękuję. Już jadę.
Czemu on jedzie? Gdzie ty, czym ty jedziesz, Franiu? A to naprawiaczko będziesz, co? O, o, to się przyda, beczkowo. Znaczy w sumie to... Jak odkryjemy wasza, to będzie półka z masłem, nie? A masz jakoś tam franek naprawę, czy coś w tym stylu? Tylko paliwo. Tylko paliwo. I to też niewiele, bo się sam siebie musiałem zatankować. A, bo ty tym dużym jedziesz, aha. Kolosem, no. Ja ten jeepek, kurde, się między drzewa nie może zmieścić. Co za łajza. Do dupy on jest. Do dupy to jest papier, synu. I nie tylko. Ojcze. Jak się okazało ostatnio, to i liście, i bawełna, nie Jerek? Słoma. Słoma. Wszystko. A to chyba z farminga coś tam, pod teksty jakieś? Nie, nie, w żadnym wypadku. Broń Boże. Broń Boże. Nie obrażaj takiej cudnej gry XXI wieku. Którego? XXI wieku. O, to Franek, ty jesteś na górze teraz, tak? Na co miał być, na dole? No. Na tam, na dół do was zjechać? No, albo musiałbyś podjechać tutaj tak, żeby wiesz, żeby się móc złapać, nie? Tak, żebyś na przykład był na asfalcie, ale żeby ci tak kawałek dupka wystawała w dół, nie? Ja się spróbuję choć trochę podciągnąć tam. To może byś mnie wyszarpał na górę. A to ten pojazd to też guzik w zasadzie ma. A co ma mieć? Czy dyferencjał ma, nie ma napędu na przód? Co? Za daleko? Czemu nie zwiedzi? Należy podjechać bliżej. Czekaj, ja jeszcze się może trochę tu wciągnę na drzewa. Bo ja się boję dalej zjechać. No nie, ja się tu trochę wciągnę na te drzewa. To tyś tam tylko jechał dla ozdoby tam? To. O. Coś tam, bardziej coś za plumką. No i wsteczny jedziemy. Opa, jak poszedł, ty. To jest moc, chłopie. Ty, wysłałem wam tam właśnie, gościu tłumaczy, co to jest hobo. Nie mamy czasu na jakieś bzdury, synu. Ale najlepsze są 10 reguł hobo, chłopie, kurde. 10 reguł. No. Tam jest taki dłuższy wstęp, tam mniej więcej od 3 minuty. Trzeba tak posłuchać do, nie wiem, do 10, 11. Do tyłu, Franek, do tyłu. Jerek, możesz ręczny zaciągnąć, żeby sturlasz się, czy nie? Nie, nie powinienem. On codziennie ręczny zaciąga. Buję się. A co, no samochodem nie jeździsz? Nie, autobusem. O, to jak... A wyprostuj się, jedź się, wyprostuj. O cię chuj. No, dobrze, że ci ryja nie urwało. Ty, ale czekajcie teraz, w którą stronę jest warsztat? Tam na górę będziemy musieli jechać, nie? Ty, ja wiem, elektryk jest chory na ten, koronawirus, kurde, to co wysyłaliście filmi. Mówisz, no to nie podchodź. Jeszcze może do tyłu, to jechać jeszcze kawałek do tyłu, Franek, jedź. Albo w tym mieszkaniu. To może byście mnie wyciągnęli. Ciebie zaraz wyciągniemy, czekaj. Dobra, Franek, to gaziu do tyłu. Teraz do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Złom to nie chce do w ogóle jechać, nie? O, patrz, poszedł. Celestyna. Dobra. A, bo tu się zawiesił, ta naczepa się zawiesiła o ten brzeg tutaj, kurza stopa.
Jedź Pronek tam do tego, do elektryka, go tam wyciągaj. Tutaj do MZD? Tam? Nie, nie, przez most musisz, jedź prosto asfaltem. Bo on jest po drugiej stronie. No tu się zakopałem przez siwy dym. Chyba to się kopałeś. No błoto tu jest, no. Muszę się tu porozsuwać, bo a ta zawiesina, co tam jest, to kogo? Jaka zawiesina? Ciężarówka wbita w wody. Elektryka. Moja. Tam lamy, tam są wszystkich. Ty też masz Pronek. Tak, bo ja też tam jest, no. Musiałbyś tu tyłem zjechać, na ten prawy brzeg, tyłem zjedź. I tutaj byś... Ty tylko nie zrób fikołka, nie? Zjedź się na dół i potem cofnij do mnie i mnie pociągniesz, nie? Ty, a czemu ty ten elektryk go nie możesz w ten? Bo bożem się zablokowałem się w błocie i tak, nie wyjadę. I mi się zawiesiło przyczepa o brzeg. Teraz cofnij Franek i ten. Wasole mio. To wybieramy warsztat numer który? Nie, tam na, tam na górze, no. To będzie grubo. Żebyś wiedział, że będzie grubo. Tylko nie możesz wjechać w moje pojazdy, bo inaczej nika się urwie, nie? Musisz jechać tak, musisz jechać przy skarpie, nie? Bo inaczej będzie ten, nie? Dobra, stop, stop. Ja cię chycę i mnie teraz ciągnie, tylko musisz w lewo jechać. Przy skarpie samej jedź. Dobra, dobra. No, linka się urwała, no właśnie. Musisz jesteś w mojej cysternie siedzisz, nie? Musisz się bliżej skarpie ustawić. Ty nie możesz jechać w mój pojazd, nie? A tam chyba Jerry utknął na skarpie, czy gdzieś. Ja się wyciągnę, wy tam się... Wy tam się ciągnijcie sami. No ja się spróbuję sam wyciągnąć. Nie chcesz pomocy kolegów? Ja na razie. No, Gaziu. Ja sobie powoluśku, delikutaśnie, jakoś sobie wyjechałem. Tylko mam strzelający wydech i to mnie denerwuje. Jakbyś chciał paliwo, to cię mogę dać. Mogę cię zatankować, jak chcesz, Franiu. Ja mam jeszcze paliwo, jeszcze mam w sobie trochę paliwa. Aha. No dobra. Ja musimy jakąś na tą skarpę, musimy wyciągnąć tam, nie? Tak. To może wcale nie być takie proste. Zaś wiedziesz mój pojazd, trzymaj się lewej strony. Tak, tylko że mnie strasznie ściąga z tej skarpy. No właśnie. Musiałbyś się ustawić, wiesz, przodem, musiałbyś trochę wjechać na nią. Albo jedź prosto, tylko tam są potem brzuski, nie? No to... Pojedź prosto też tak może być, no w sumie. Ja cię trochę popcham też od czasu do czasu. Ty, to ty kur... Buddy, ty zamiast ty kurde masz ten... Myszki to masz grzechotkę? Mhm. Ja pierdziele. Masakra, co? No, musiałbyś to gdzieś w lewo, nie? Na drogę. Chciałbym. Ale co? Nie możesz, bo co? Dobra, elektryk, odepnij się, ja tam wjadę i cię wyciągnę. No, spróbuj, no. Elektryk, a czemu ty tam uciekłeś? Dawaj go tu. Przesiadaj się z powrotem.
i szukaj. Wracać się po tamtego, co w wodzie stoi? Nie, nie trzeba. Jak wyjedziemy dwoma pojazdami do warsztatu, to mamy 8 punktów, bo tu każdy ma 4, nie? Ten to mnie szart, mówię, bo twoja noga. To mam w prawo teraz jechać, nie? Prawo i co dalej? Nie wiem jeszcze. A tym asfaltem jakby tam jechał do końca, to co by może by coś znalazł, no, nie? No może by coś znalazł, no. Bo tam jadę, tam jest pod mostem, aha. Jak tam, Fronek, dajesz radę? Czy nie specjalnie? Ta, idzie, jak burza. To jest machina. Jak coś to krzycz, nie? Krzyczę właśnie. Jak coś. Aha, jeszcze szybko. Mam jakieś skrzyżowanko przed nami. Zakaz wyprzedzania, uwaga tam. Ej, no i gazu do przodu. O. Poszedł jak burza. No jedziemy prosto. Aha, bo tu jest taki rozjazd. Gdzie ty dojechałeś? No i tam mój John Deere stoi, no. I tu jak pojedziesz w tego, to dojdziesz do punktu obserwacyjnego. No właśnie nie, bo tu jest nawrotka na te. Możecie Jerek podczepić. Nie, nie, bo ja ciągnę drugi pojazd, wiesz? A nie da się tak. Ale jakbyś chciał, Fronek. No. To tam John Deere gdzieś leży. Gdzie ty, elektryk, pojechałeś? No i co? No i tu dojedziesz do punktu obserwacyjnego teraz. No nie za bardzo. Znaczy, no może bym dojechał, ale tym trupkiem to raczej wątpię. My jedziemy prosto w lewo. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Albo jedzę zobaczyć, co jest. Aha, to możesz jechać prosto i bliżej stacji dojechał. Się tam, no to Fronek, no. Jak pojedziesz prosto asfaltem, to tam stacja jest benzynowa. To możesz tam dobra. Jechać, nie? Przyda się paliwo. No, przyda się pewnie. Na pewno. A my pojedziemy. Ja tu zmierzam do. A tym narzędzie koszyk jeszcze jest, naprawdę. No. Ja tam zmierzam, nie wiem czy mi się uda, ale zmierzam do warsztatu, nie? Asfaltem tam dojadę do tej stacji? Tak, powinieneś. Prawdopodobnie. Bo się okaże dopiero jak tam będziesz, nie? ustaw te punkta na tym i tam jeździ, nie? To mój traktor gdzieś tu leży. Dyga. Tu jest punkt w ogóle. Ale jestem przed traktorem. A ty, elektryk, pojechałeś dalej, nie? Ja jestem prosto, no. Dobra. Bo nie wiem jak tam jest tam jest zasłonięty, nie wiem jak tam potem jechać dalej, nie? Ale jedę drogą. No jedź drogo dojedziesz. Jedź. Dobra, jestem pełny. Tylko to jest taka kałuża teraz ostra teraz, nie? Aj tam, ostra. User joined your channel. Jechać do was, tak? No, możesz jechać, no. Ktoś wrócił do nas. Lama. No, co wam, panowie? Po coś wychodził z TS-a? Jedną rzecz musiałem załatwić. Jak było? Zapiliłeś olej? Ja. Ej, ta kołoża jest płytka przecież. To ty, elektryk. Na twój pojazd może tak, na mój to raczej nie. Weźmy na hol. Da, jak ja sam się wyciągnę. Aha. O-o. Możesz mnie pchać. Płytko, co? Aha, na pewno. Płytko, tylko myślałem, że mi grę wywaliło. No pewnie, że płytko, no co ty kurde, już nie przesadzę.
Ogrodnik przesadza, ci gadałem. Dobra, jeden plus i kita, bo tu... O nie, jeden plus nie nada. Tknąłem. Te drzewa masz przed sobą. Łapiesz się za drzewa i jedziesz. Bo ja to jeszcze muszę, wiesz, ten mój trupek to jest, kurde, on ma prawie 500, ten szkodzę na 600, nie? On już jem... No co go ty wciągniesz, a ty wasza ciągniesz? No. Ja mam tutaj 450, nie? Ja się naprawiłem z jeepka. No znaczy ja też z jeepka się naprawiłem. Znaczy nie z jeepka, no. Tego. Ja się naprawiłem z kraza, nie? Dobra, panowie, jakby co, to ja na razie tego kończę, może jeszcze wpadnę. O, ja buddy do roboty jedzie, ty. Spadaj. Halo, moto. Dawno wróciłem. Do roboty jedzie. A co, nie masz dzisiaj dyżuru? Mam właśnie. Help? Co? Zachwaść całkowicie? Jasny gwint. Strzepa mi gdzieś utknęła czy coś. Jedź tam. Nie mam wyjścia. No, czekaj, coś tu ciągnę, ale... Chyba widzę kogoś. Stryczek, elektryczek. No jedziesz za mną. A no to... Weźmy tu. Kurde to... Weźmy, byśmy tu pan szturchnął, panie. To po co ja się tutaj już przerabiam, przy tego, przy tamtego? A co ten ty tym kolosem jedzie to. Złap go na holi, go ciągnij, no. Albo na holmie weź, no. Złap go na holi, go ciągnij, bo przecież on se tu nie poradzi sam. Niestety, takie życie. Ty jedziesz bardziej na ten dyżur, czy nie? No. Patrz, jak mnie szarpnął, je, butwa i noga. W lewo czy w prawo? W prawo. Światła sobie zapal. Zapaliłem. Widać niestety tylko swoje, taki klimat, nie? Jeszcze tego nie naprawili, nie? Tego nie naprawią. Właśnie. Ewentualnie w następnym budronerku może to będzie naprawione, ale... A coś na długi odcinek się wszyscy zrobił, mi się tak no, wydaje, godzina nie? 8, no, już jest, ale to już dojedziemy do tego warsztatu chyba, nie? Mamy 100 metrów, 100 metrów do warsztatu, no to już chyba myślę, że już my dojechali do niego, no. Jakąś tam pomocą na naszego kolegi Fronka 97. Dobrze, że wrócił z Sylwestra. Ale niedługo jest kolejny. Ja już się przygotowuję. O ja. Już podkład. A faktycznie znak jest 100 metrów do warsztatu. Fajny znak, kurwa, nie? O. Czyli w lewo, tak? A i pierwsza mapa, która ma kaczki chyba, nie? Inne mapy nie miały kaczek. Na rzece czy gdzieś tam. Znaczy jak zatrąbisz, to one uciekają. Znaczy to są ptaki bardziej niż kaczki. No ale nie, no. Tam jak wyciągaliśmy te trupy z rzeki, to tam kaczki były obok tych trupów. No faktem jest, że to tekstura tylko, no ale zawsze coś, nie? Mamy warsztat. Fajne te ciągniki, naprawdę fajnie się nimi grało pierwsze 5 minut. No nie? A jeszcze zaliczyłeś dwie gleby. Ej, ale ten dojczyk to ładnie chodził, przecież my to zrobiliśmy całą tą, przecież, nie? Nie, no ja to nim właśnie dojechałem po tego ośmiokołowca.
O, ten dojczyk jest elegancki. No, ale, ale wcześniej jeszcze miałeś dwie gleby. Ale to się nie liczy, tak? To się musiałem tam kopyrtnąć, nie? No, czyli warsztat będzie ten, tu jeszcze tylko trzeba będzie punkt odkryć jeden, i tu punkt odkryć drugi, i tam punkt odkryć trzeci. Dużo tych punktów. Zostało. Punkty punktami, gorzej będzie z tartakami. Ale jak... O, tam jest żurawie, jest tam i spoko, nie? Tak, gdzie ty, Franek, tego kurde... znalazłeś? Gdzie go znalazłem? No. Lewy dolny róg. O, tu. O. No, no, no. Tam. Właśnie tam. Brak paliwa. A musisz się... Bo wszedłeś do niego, tak? No. Musisz się zatankować. Musisz się zatankować. Ma cysternę w sobie, nie? No. Dobra, co teraz? Elektryk musi odblokować warsztat. Rozblokowany jest. O, i teraz, no to co? I teraz, moi drodzy... O, dodatki do naczepy jakieś. Backup wheel? A, tu. O, ciepanie. Naczepa z paliwem. Narzędzie koszyk. Siodło, przyczepy. Będziemy to, ciągnąć z przyczepami, czy nie? Tu, jak tu to? Można 5,5 tysiąca litrów paliwa, tylko że to tu się nie nadaje te na tę jazdę, nie? Ten... Inbridge Platform. To paliwo na pewno gdzieś trzeba mieć między sobą. Tylko że to chyba te duże pojazdy będą tutaj potrzebne. Ja mogę zostawić tego i do tego mogę podpiąć jeszcze... Przyczepkę. Przyczepę skrzyniową, krótkie kłody, 3 punkty. To ty weź, a paliwa ile masz na tej pace swojej tam u siebie? Paliwa mam 2200. O, to wystarczy, nie? Bo to chyba, bo to by wystarczyło, nie? Bo tutaj pojazdy tutaj są. Możesz mieć średnie i żurawie, więc spoko, nie? Mogę mieć jeszcze średnie kłody, 4 punkty. No, możesz też w zasadzie, nie? To nie wiem, by było jak tam... dobre, bo to byśmy załatwili wtedy półtora tartaku, nie? Ty, ale chyba, czekaj, żeby do nas dołączyć. Ten C255 to jest... Nie, panie, bo ja tak jestem na chwilę. Muszę zaragonić. No bo idę roboty ciśnie, tak? No. No to... Ty, bo ten, co żeśmy przytargali, to on jest beznadziejny i bez sensu praktycznie, nie? To nie ma w ogóle sensu nie mieździć, nie? To jest... Tak, to trzeba jest go odparkować go tutaj tak właściwie. No właśnie, żeby nie przeszkadzał. Dobra, tu odparkujemy. Ty, jednego mniej. O, płot rozwaliłem, ty. Ale jaja. O, płot się rozwala, ty. No i dobra, tego ja sobie tu zostawiam. To moi drodzy, tutaj cóż. Płoty to tu fruwają te płoty, no, nie? Moi drodzy, cóż, my kończymy, zastanowimy się, co tu się, jak przerobić, co się przerobić, gdzie się przerobić. I będziemy wtedy sobie myśleć, co dalej z tym fantem zrobić mamy. Którego w ręku trzymamy. Bo ten kras tu jest też jest nawet całkiem dobry, ten tutaj z naprawą, ten co był, nie? No. Też jest nawet spoko. Jest dobry, ale ja nie wiem, czy tą drogą jak się nie pojedzie, to się nie wyjedzie do punktu obserwacyjnego. No, może tak być. Bo jeden punkt jeszcze jest tam, gdzie ja tego John Deere'a tutaj postawiłem. O, to jakbyś mi elektryk dojechał, dowiózł, to byśmy sobie tu później odkryli. Widzisz, gdzie ja jestem? Widzę. To jak tam utknąłeś? Glebę zaliczyłeś. Przyjechały autka i wystraszyły traktorka. Traktorek stanął dęba. Aha, to tamto było takie miejsce. No. Taka. No cóż, dobrze, moi drodzy, my będziemy na dzisiaj kończyć. Zastanowimy się, co dalej i w następnym odcinku będziemy się brać już chyba za tartaki, bo trzeba znaleźć, co, skład drewna jest po drugiej stronie. A, za rzeką jest skład drewna tak w ogóle.
Ale masz tam żurawia ze średnimi, nie? To nie jest kłopot. No dobrze, to się zgadza, ale ile mamy tu tartaków? Po tej stronie tartaków praktycznie nie ma żadnego. Jeden. Nie, dwa są. No dobra. Tu się wyjedzie. Można byłoby na skróty przez... A, most też musimy zbudować, czy nie? Nie musimy. Inna alternatywa droga to jest mostem kolejowym, nie? Ale tylko, że trzeba jechać dookoła. Bo nie dość daleko ten kolejowy most, nie? A no, ten kras, co może budować, to jest... Znaczy, nie wiem, czy na te krazy, co nimi jeździmy, też tam można dać te budowanie mostów, czy to tylko... Można. Można, aha. Można, tylko, można. Tylko, każdy musi most dla siebie zbudować, no. Nie? No. Ale czy to jest sens budowania tego mostu? Ała, ja cię chyba tutaj naprawię za chwilę. Bo tu możemy zjechać tędy, później przejechać sobie tu do jednego tartaku i tu do tartaku drugiego. To tak naprawdę ten most wcale nie jest nam potrzebny, bo będziemy mogli sobie przejechać kawałek dalej, nie? Tak na dobrą sprawę. No to przesiądź się tam, gdzie ty stałeś. No jest, no ja jestem cały czas. Gdzie jestem? Nie bardzo. Aha, tu jesteś. Co mam robić? Na razie nic. Poczekaj, na razie on musi mnie postawić, to może jeszcze wjadę do tego? O ten punkt, co? Może być. Ja przód byś mnie szarpnął, a nie ci wyciągał to wszystko. Podzioba go tak, o, tak, jara go będzie rzucał jak burosuką na wszystkie strony, tak myślałem. O, i teraz muszę zaboczek jeszcze. Po co ci ta przyczepa? Mam paliwo jeszcze trochę. Chcesz paliwa? Jak się ma zmarnować? O, i teraz mogę odłączyć naczepę, o. O, jak rzuca, no jak burosuka normalnie. O, w powietrzu, ty, co ty się dzieje? No kopytnij się, no. No. O. No i tam ma zbugowane błotniki, jak jeździłem pierwszy raz tym... Ej, i punkt obserwacyjny jest centralnie, nie? Tam na górze, nie? Na tym wzgórku? Tak. Pokaż mi to. No to jest dosłownie, no. Jest 60 metrów. Nawet nie, bo to jest dosłownie tu na tej górze. Trzeba wjechać pod tą góreczkę. Może ja niepotrzebnie chciałem tu tak na skróty jechać. Tu można było sobie złapać się na przykład ten... Leżysz? Jeszcze nie. Albo tam naokoło przejechać, kurde. Jak się nudzisz Fronek, to możesz jechać do składu drewna, bo i tak tam będzie potrzebna pomoc, czy zatankować się, czy coś wyciągnąć się, to możesz tam jechać, nie? Jak już tak nudzisz się, czy coś. Dobra, naokoło jest dobra droga przejazdowa. Nie wiem, po co ja się tu pchałem. Dada! Co my tu mamy? Tu nic nie mamy tak naprawdę. Stacja benzynowa jest odkryta jedynie, no. No, więc musimy jechać i tak do składu. Do składu, ty, ale czekaj, do składu drewna to naokoło trzeba jechać, nie? Tędy. Można przez rzekę tu jest przejazd, nie? Tylko nie wiem, czy on jest taki dość taki komfortowy. Tutaj koło tego mostu, nie? To trzeba zbudować, jest tutaj przejazd troszeczkę bardziej na południe, nie? No to trzeba będzie sprawdzić, to sprawdzimy to, ale to dopiero w kolejnym odcinku będziemy sprawdzać. Więc moi drodzy, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczyska, na razie, hej, hej. Pa, pa. Czołem.